Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To program Studio Fakty, a ja nazywam się Dariusz Nowakowski. Dzisiaj rozmawiamy z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry. Na początek pytanie, bo przychodzi już czas podsumowań. Tego roku oczywiście. Jak by pan podsumował ten rok? Czy coś pana zaskoczyło pozytywnie, a może czy coś negatywnie? No wiemy, że to był trudny rok, więc... To duży, taki był bogaty rok w emocje. No, na pewno... Wydawało się, że jak wchodziliśmy w 2021, że on będzie dużo lepszy niż 2020. Okazał się jednak covidowo nadal rokiem, gdzie pandemia była silniejsza od nas, bo i trzecia, i czwarta fala. Bardzo trudna trzecia fala, bardzo trudna czwarta, więc to na pewno jest takie rozczarowanie. A wchodziliśmy z wielką nadzieją związaną ze szczepionkami, że to wyeliminuje prawie zupełnie pandemię, ale jakbym szukał plusów, no to pewno nie w pandemii, ale w rzeczach, które być może pod wpływem pandemii zostały wymyślone, to znaczy myślę tutaj o wsparciu dla samorządów i ten rok dla mnie był bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami. Wydaje mi się, że wielu samorządowców dostało pieniądze na spełnienie marzeń swoich mieszkańców. Często będą to, a może nawet w większości gmin, będą to największe inwestycje w ostatnim 30-leciu. Więc w 2022 roku będą realizowane naprawdę wielkie przedsięwzięcia w większości gmin. I ta współpraca z samorządem była naprawdę w tym roku bardzo dobra, nawet z tymi samorządowcami, którzy wzięli pieniądze, a nie chcą powiedzieć skąd, jak Wrocław, ale też tutaj myślę, że ta współpraca się jednak układała. Więc to uważam za duży plus. No, pewno nie najgorsza dla nas olimpiada, też jest plusem, no jednak w lekkiej atletyce 4 złote medale, to było coś bardzo sympatycznego. A rozczarowanie, no chyba wielki niepokój związany z sytuacją międzynarodową, tak? Kończymy ten rok z większymi niepokojami o konflikty zbrojne, o wojnę hybrydową, o to, co się będzie działo z Ukrainą, to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że pogłębił się kryzys instytucjonalny w Unii Europejskiej i to na pewno nie napawa optymizmem. Dla mnie rozczarowaniem jest także powrót Donalda Tuska. Myślałem, że będzie to jednak alternatywa dla PiS-u w takim znaczeniu, że będzie punktował to, co się nie udaje, ale będzie propozycja jakichś innych rozwiązań. Natomiast tutaj właściwie mamy bardziej hejt, mamy bardziej odpowiedzi typu rząd sobie nie radzi na pytanie, a jak miałby sobie poradzić, nie wiem, nie jestem przy władzy. Także muszę powiedzieć, że jest to rozczarowanie, przede wszystkim nie z tego powodu, że jakoś szczególnie mi jest blisko do sukcesów Platformy, bo na pewno nie, ale to, że uważam, że jest nadmierna polaryzacja i tak Polski, która jest bardzo mocno podzielona. A w innych wymiarach, no to na pewno bardzo mnie zdenerwowało to, że Polska przegrała z Węgrami ostatni mecz i że Lewandowski nie zdobył złotej piłki. Widzę, że dzisiaj tutaj troszeczkę na sportowo, to ja jeszcze dodam od siebie, że a propos udanych Igrzysk Olimpijskich, ja na przykład zawiodłem się, że medalu nie zdobyli nasi siatkarze, bo już też od wielu, wielu lat czekamy. Tak, bo to właściwie można powiedzieć, że już zasłużyli na złoty medal, a to się skończyło na miejscu 5., 8. Tak, skończyło się na reprezentacji trójkolorowych. No tak, którzy zresztą później sensacyjnie wygrali. To prawda. No, ale jeszcze może wrócę na moment do tego, co pan powiedział na temat Donalda Tuska i pozwolę sobie wrócić pamięcią do rządu PiS-u i samoobrony 2005-2007. Czy wtedy, kiedy Donald Tusk był właśnie w opozycji i walczył o zdobycie władzy, co zresztą udało mu się w roku 2007, bo był szefem rządu po wyborach, czy wtedy był opozycją bardziej merytoryczną niż dzisiaj? Wydaje mi się, że chyba jednak tak. Tak, znaczy był młodszy. Chyba miał dużo większe wyczucie nastroju w Polsce, natomiast w tej chwili mam wrażenie, że jest jakoś tam oderwany. Ale chyba większą kłopotem jest to, że w samej Platformie panuje jakiś maraz intelektualny i przekonanie, że wystarczy nie być PiS-em, żeby wszystko było naprawione. To nie tak. To znaczy, to jest jakaś tęsknota. Czasami się ludzie nabijają z konserwatystów, że marzą o powrocie do
do przeszłości. No, ja mam wrażenie, że tutaj Platforma myśli o Unii Europejskiej z roku 2005, myśli o Polsce z mniej więcej z 2010, to już jesteśmy w innym miejscu. Jest w innym miejscu światowa ekonomia, jest w innym miejscu światowa geopolityka, jest inna Unia Europejska, no, z olbrzymią hegemonią Niemiec. To trzeba wyraźnie powiedzieć i przykład Nord Stream 2 jest takim bardzo jaskrawym przykładem pokazywania, my możemy zrobić co chcemy. Wśród takich problemów, z którym musicie państwo się zmierzyć, musi zmierzyć się rząd premiera Morawieckiego, jest z pewnością inflacja, rosnące ceny. Nie, no myślę, że to jest olbrzymi problem. Tak, to nawet podkreślił prezes Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia, że wymienia to jako jeden z głównych problemów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. No myśmy się od 20 lat oduczyli, że może być inflacja. Skąd inąd wszyscy wiedzieli, że to pobudzanie gospodarki poprzez dodruk pieniędzy, czy w Polsce, czy w Unii Europejskiej, będzie czynnikiem inflacji. Natomiast no, w dużym stopniu jest to związane z cenami energii. Ja nie do końca rozumiem politykę związaną ze sprzedażą emisji jako element spekulacji cenowej. Tak, to znaczy według mnie nie o to chodziło, bo znowu pozwalamy na, nazwijmy to, na transformacji, jeżeli to jest element transformacji energetycznej, zarabiać najbogatszym. Więc to chyba jest błędny czynnik. I druga rzecz, której zupełnie nie rozumiem, to blokowanie elektrowni atomowej. Jestem chemikiem, no, elektrownie atomowe nie mają śladu węglowego, a wpycha nas się w gaz, zresztą rosyjski gaz. No, ja rozumiem, że ten ślad węglowy jest mniejszy niż na węglu, no ale węglowodory, jak sama nazwa wskazuje, składają się przede wszystkim z węgla. To może nie odniosę się bezpośrednio, bo ja na przykład takiego wykształcenia nie mam, więc nie chcę tutaj zgrywać eksperta, ale to może odniosę się w taki sposób, pytając, czy myśli pan, że te plany Daniela Obajtka i Polski, aby budować za pośrednictwem też Japończyków i ich pomocy, i ich technologii, będzie problem, żeby wybudować te elektrownie atomowe? Bo słyszymy... Obawiam się, że może być wywierana presja, że to jest niezgodne z polityką klimatyczną, choć nie wiem, na czym to miałoby polegać. Natomiast no, w jaki sposób Polska ma sobie zapewnić komfort energetyczny? No, kupując z marżą od Niemiec rosyjski gaz po to, żeby Putin mógł za nasze pieniądze zbudować czołgi, do których my będziemy musieli dokupić czołgi, żeby jakoś próbować równoważyć. No, przecież to jest jakaś obłędna droga, dlatego tak krytycznie mówiłem o tej wprost polityce niemieckiej związanego z Nord Stream 2. To nie jest ekonomia, to jest polityka i to jest próba podporządkowania innych krajów. Dla mnie bardzo, bardzo niebezpieczne i ten ostatni rok pod tym względem był taki, że powinien zmienić nasze pewne sposoby myślenia o polityce zagranicznej. Mówimy troszeczkę o ekonomii, troszeczkę o energetyce. Zatrzymajmy się w tym miejscu, właśnie przy tym podpunkcie. Tarcza antyinflacyjna jest jakby odpowiedzią na rosnące ceny paliw, energii. Czy pana zdaniem to może zahamować inflację? Czy to będzie no, ważny krok? Rozmniejszyć. Ja uważam, że nie zahamować. To nie jest, jeżeli tarczę odbieramy coś, co uchroni, to nie, to znaczy uważam, że mimo wszystko to jest coś półprzepuszczalne. No tak, to znaczy, ale tarcza antykryzysowa jednak pozwoliła utrzymać miejsca pracy i niskie bezrobocie. Tak, to muszę powiedzieć, że akurat tarcza antykryzysowa była tarczą skuteczną, choć też wtedy nie widzieliśmy. Mi się wydaje, że ponieważ czynniki inflacyjne są w dużym stopniu spowodowane rzeczami zewnętrznymi w stosunku do Polski, to raczej tarcza będzie minimalizować pewne negatywne skutki, zmniejszać inflację. No, zobaczymy w marcu, kwietniu, na ile to działa. Tak? To znaczy, jeżeli będziemy mieli inflację stłumioną do 6-5% rok do roku, no to bym powiedział, że to jest w miarę dobrze. Natomiast jeżeli będzie 8-10, to znaczy, że te metody w stosunku do czynników inflacyjnych okazały się mało skuteczne.
No brzmi to przerażająco pewnie dla wszystkich z nas, te 80% inflacji, co nie chcielibyśmy się z tym zmierzyć. No ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że było to dużo większe inflacje. No to oczywiście to jest wielkie wyzwanie dla przy kredytach, to oznacza mniejszą chęć brania tych kredytów, a więc też zatrzymanie inwestycji. No rzecz nie jest prosta. A pieniądze z Unii Europejskiej też jakby wstrzymują rozwój polskiej gospodarki? Myśli pan, że w końcu Komisja Europejska odblokuje te pieniądze dla Polski? Jeżeli myślimy w sposób racjonalny, to zdecydowanie tak. Jeżeli myślimy w kategoriach ideologicznych, to na przykład co jest związane z Fit 55 i na przykład blokadę elektrowni atomowych, no to wtedy nie, tak, ale... Co znaczy myślenie ideologiczne? No, myślenie, że pozbawia nas się suwerenności poprzez próbę narzucenia zmiany władzy. Wydaje mi się, że w tej chwili Unia Europejska w bardzo dużym stopniu jest zaangażowana w wybory węgierskie, które odbędą się w marcu 2022 roku. No i to na pewno będzie miało dla nas konsekwencje. Czyli wybory na Węgrzech, a są dla nas istotne. Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki też może mieć wpływ, pana zdaniem? Znaczy, wydaje mi się, że pewne działania Unii Europejskiej i powrót Donalda Tuska były skorelowane, ale oczywiście na to nie mam dowodów. Opozycja sugeruje, że Polski Ład może jeszcze pogłębić problemy inflacyjne i gospodarcze. Jednak rządzący mówią, że jest to obniżka dla ponad 90% Polaków podatków. Więc jak to jest? Nie no, jeżeli jest dodrukowywany pieniądz, to na pewno jest on czynnikiem inflacyjnym. A jest? No w jakim stopniu jest? No, Polski Ład w części jest finansowany z deficytu, więc to trzeba uczciwie mówić. Tylko że z drugiej strony, jakie są alternatywy? To znaczy większość gospodarek po wychodzeniu z pandemii dodrukowywało. My mamy możliwość korygowania kursów, chociażby poprzez politykę Narodowego Banku. Natomiast Litwa, Łotwa, będąc na peryferiach Unii Europejskiej, nie ma wpływu na swoją inflację, bo nie ma żadnych instrumentów, bo to w dużym stopniu centrum Europy decyduje. W związku z tym, no i tak jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, że mamy własną złotówkę. Natomiast no, ten dodruk istnieje, natomiast w ekonomii, albo inaczej ekonomiści, nie zawsze są przekonani, że inflacja to są tylko i wyłącznie negatywne skutki. No ale trzeba być bardzo ostrożnym, żeby ta inflacja była na poziomie kontrolowalnym. I to jest zasadnicze pytanie, czy kontrolujemy, czy nie. Gdzieś mleko rozlało za bardzo i w jaki sposób je szybko pozbierać, żeby nie było gorszych konsekwencji, ale to jest nauka trochę eksperymentalna. No tak, i na żywym organizmie, jakim jest państwo polskie. I właściwie cały nasz krąg cywilizacyjny poszedł w taką keynesowską politykę i w efekcie wszędzie jest największa inflacja od 20 lat w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Polsce. To prawda. Chciałem jeszcze zapytać już, odchodząc od gospodarki, wracając do tematów zdrowia, od którego też zaczęliśmy, bo wiemy, jak cennym jest dopiero, gdy je stracimy, ale miejmy nadzieję, że jak najmniej Polaków będzie tracić to zdrowie, chociaż te ostatnie covidowe liczby są no, przerażające, ponad 500 zgonów dziennie, to już wydaje się no, taka norma niestety podczas tej czwartej fali. Co można zrobić, żeby uniknąć piątej, bo już jednak te szczepionki, no, w dużym stopniu jest społeczeństwo wyszczepione. Co można zrobić dalej? Czy te święta następne, które zaraz przed nami będą bezpieczne i jak dzisiaj wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku? Wydaje mi się, że pole manewru jest stosunkowo małe, tak? To znaczy można sobie wyobrazić teoretycznie ciężki lockdown, ale po pierwsze nie ma akceptacji społecznej, czyli wymagałoby to użycia sił fizycznych tak naprawdę. No i też pogłębienia inflacji, prawda? Powoduje to konsekwencje ekonomiczne. Na pewno by pogłębiło inflację. W związku z tym no, też mniej pieniędzy na służbę zdrowia, czyli będzie to odłożone gdzieś w czasie, tak? Bo generalnie nie chodzi w całej zabawie, żeby uratować tylko pacjentów covidowych, ale żeby zminimalizować te niepotrzebne śmierci i białe, i czerwone. Natomiast no, jak się czyta trochę prasy, która się
analizuje te nadmiarowe śmierci, to muszę powiedzieć, że to jest strasznie ciekawe, że dotyczy to 4 krajów: Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, pewno Rumunia i Bułgaria. I można by się zastanawiać, dlaczego te kraje zostały nadmiarowymi śmierciami bardziej dotknięte niż inne. Jest jedna teoria, że w przypadku na przykład Polski my mamy ludzi powyżej 65 roku życia w gorszej kondycji zdrowotnej niż średnia europejska. Mhm. Czyli ten COVID zabija ludzi już schorowanych, a ponieważ mamy większy procent ludzi schorowanych, to te skutki są widoczne. Dlaczego schorowanych? Pewno było to związane z nawykami albo z małymi nawykami prozdrowotnymi w okresie PRL-u. I to jest to pokolenie. To się odbija czkawką dzisiaj. Albo to też jest to pokolenie, które 30 lat temu, kiedy się zaczynał polski kapitalizm, po prostu przez pierwsze 10 lat Polska była krajem, który pracował największą liczbę godzin w tygodniu i to było zdecydowanie powyżej tych 40 godzin. Przeciętny Polak, nie wiem, dorabiał się, taka była sytuacja. Za to z jednej strony zapłaciliśmy znakomitymi wynikami rozwoju ekonomicznego Polski, z czego jesteśmy dumni, ale być może nic nie jest za darmo i te organizmy ludzi, którzy trochę pewno lekko starszych ode mnie, ale też moje pokolenie, w te lata 90. wchodziło z olbrzymim obciążeniem nadmiarowej pracy i to być może w tej chwili też wychodzi, bo to by tłumaczyło, że chyba podobnie było w Słowacji, podobnie było na Węgrzech. No tak, czyli po tej wschodniej ścianie. Także my nie do końca jeszcze wiemy, jakie były czynniki, które tak naprawdę, no bo uważam, że niestety czeska służba zdrowia jest lepsza, a mamy podobne wyniki, więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś krytyki systemu zdrowotnego. Według mnie no, polski system zdrowotny nie jest dobrze zorganizowany, jest zorganizowany przypadkowo. I nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko od wielu, wielu, wielu lat. No dobrze, a może jednak zakończmy jakimś wątkiem pozytywnym, chociaż no, w kwestiach zdrowotnych to rzeczywiście ciężkie ostatnio czasy nastały, ale myślę, że takim momentem pozytywnym w tej naszej dzisiejszej rozmowie mogą być życzenia, bo to zawsze nowa perspektywa, nowy czas. Więc czego życzyłby Pan Dolnoślązakom w okresie świątecznym, czego życzyłby Pan Dolnoślązakom w nowym, nadchodzącym roku 2022, Panie Wojewodo? No, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Symbolizuje to narodzenie dziecka, a dziecko zawsze oznacza nową odpowiedzialność, nowe wyzwania, więc może warto, żebyśmy się zastanowili w okresie świąt, co przed nami, jakie wyzwania musimy podjąć, bo niestety na pewno czekają nas ciekawe czasy i trzeba to się zastanowić i w jaki sposób ewentualnie złe rzeczy poprzez własną aktywność też minimalizować. Ale dziecko to też zazwyczaj nowe dziecko, to jest też jak gdyby nowa nadzieja, więc życzę wszystkim takiej mądrej radości, że przyszłość jest do zagospodarowania, że daje nam nowe szanse, nowe wyzwania. Możemy pokazać, jak jesteśmy kreatywni, jak jesteśmy solidarni z innymi, jak bardzo troszczymy się o najbliższych. No więc już jeżeli o najbliższych, no to po prostu spokojnych, radosnych świąt, ciepłych, żeby to ciepło rodzinne dawało nam siły na cały 2020 rok. To ja przyłączam się oczywiście do życzeń dla Pana Wojewody. Również najlepsze życzenia od naszej redakcji. Dziękujemy, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, że mogliśmy porozmawiać. A gościem Studia Fakty w tej rozmowie podsumowującej rok 2021, no już powoli wykraczający poza ten nowy rok 2022, był Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski. Serdecznie dziękuję za naszą Dziękuję. Którą poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. To koniec programu Studio Fakty, ale myślę, że warto być z nami, warto śledzić nasze rozmowy. Są ciekawe, przynajmniej tak słyszę z wielu stron, więc bądźcie z nami, oglądajcie, słuchajcie. Jesteśmy na całym Dolnym Śląsku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.